Witam serdecznie, zapraszam do następnego odcinka. Będzie on dotyczył złączy higienicznych. Dzień dobry, nazywam się Michał Mróz i dzisiaj postaram się przybliżyć nieco bardziej temat złączy higienicznych. Zobaczycie kilka najpopularniejszych złączy przeznaczonych do przemysłu spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, biotechnologicznego i chemicznego. W zależności od zastosowania wymagany jest różny stopień higieniczności złącza, związany z użyciem odpowiednich materiałów oraz możliwością łatwego oczyszczenia i sterylizacji. Materiałem powszechnie stosowanym na instalacje higieniczne i ich złącza jest stal nierdzewna 304 lub 316. Konstrukcja złącza nie powinna zawierać wszelkiego rodzaju szczelin, martwych przestrzeni, kątowych załamań i chropowatych powierzchni trudnych do oczyszczenia, w których może gromadzić się produkt i dochodzić do rozwoju mikroorganizmów. Przygotowałem dla Was 5 przewodów z 5 różnymi złączami higienicznymi. W przypadku złącza z końcówką posiadającą ogon karbowany, stosowany do węży gumowych, możemy przeprowadzić montaż przy pomocy obręb skorupowych lub tulei zaciskowych. Natomiast w przypadku końcówki z ogonem gładkim, stosowanej do węży gumowych oraz tworzywowych, montujemy je przy pomocy obejm skorupowych. Okej, przyjrzyjmy się im z nieco innej perspektywy. Pierwszym typem złącza, które zobaczymy, jest złącze DIN 11851. W tym konkretnym przypadku zakute tuleją na wężu teflonowym korowym. Złącza te są szeroko stosowane w mleczarniach, przemyśle spożywczym i chemicznym. Są złączami gwintowanymi, posiadają okrągły gwint RD. Występują tutaj dwie końcówki, męska i żeńska. Standardową uszczelką jest uszczelka o przekroju D, wykonana z gumy EPDM, z silikonu, gumy NBR lub witonu. Przeznaczone dla rur wykonanych według normy DIN 11850, złącza DIN wykonane są ze stali 316, nakrętka standardowo ze stali 304. Złącza te występują w rozmiarach od 10 do 150 mm. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze tego złącza wynosi 40 bar dla średnicy od 10 do 40 mm, 25 bar dla średnicy od 50 do 100 mm i 16 bar dla średnicy od 125 do 150 mm. Kolejnym typem złączy są złącza SMS, zamontowane również na wężu teflonowym, koroflon, tym razem jednak w oplocie stalowym. Złącza te są bardzo podobne do złączy DIN. Również składają się z dwóch różnych końcówek, żeńskiej i męskiej, uszczelki oraz nakrętki. Stosowane w przemyśle mleczarskim i spożywczym, także posiadają okrągły gwint RD. Złącza przeznaczone dla rur wykonanych według normy ISO 2037. Posiadają płaską powierzchnię uszczelniającą, co umożliwia łatwy demontaż odcinka instalacji. Standardową uszczelką jest uszczelka o przekroju prostokątnym z PTFE, witonu, EPDM lub NBR, wykonane ze stali 316, nakrętka standardowo z 304. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze wynosi 15 bar, złącza w rozmiarach od 25 do 100 mm. Aby szybko i łatwo rozróżnić te dwa złącza, w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na profil nakrętek. W przypadku złącza SMS jest to dłuższa faza o mniejszym kącie niż w złączu DIN. Złącze SMS posiada więcej specyficznych nacięć na nakrętce, a sama końcówka złącza wyflarowana jest na 90 stopni, czego nie można powiedzieć o złączu DIN. Kolejnym złączem, może już nie aż tak popularnym jak dwa poprzednie, jest złącze ID. W tym przypadku tym złączem zakończony jest przewód Master Milk. Jak łatwo się domyślić, jest to przewód przeznaczony do mleka, zatem samo złącze ID stosowane jest w przemyśle mleczarskim i spożywczym. Złącze to posiada gwint trapezowy, przeznaczone jest dla rur wykonanych według normy PS4825-4. Złącza te wyposażone są w uszczelkę gumową o przekroju litery T, która wypełnia dobrze przestrzeń połączenia, zapewniając łatwe samoczyszczenie i stosunkowo wysoki stopień higieny. Wykonane ze stali 316, nakrętka również standardowo z 304. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 16 bar. Złącza występują w rozmiarach od 25 do 100 mm. Kolejnym i przedostatnim złączem dzisiaj są złącza RJT, znajdujące się na przewodzie Scotland, przeznaczonym m.in. do alkoholu. Złącza RJT, stosowane szczególnie w brytyjskim przemyśle mleczarskim i spożywczym, są złączami gwintowymi z gwintem calowym Whitwortha. Złącze to, jak wszystkie poprzednie, składa się z dwóch końcówek, żeńskiej i męskiej, uszczelki oraz nakrętki. Uszczelką jest gruby o-ring z gumy NBR lub EPDM. Charakteryzują się łatwym demontażem, ze względu na dużą szczelinę złącza nie nadają się do czyszczenia bez demontażu. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze wynosi 10 bar. Złącza występują w rozmiarze od 25 do 100 mm.
I ostatnie złącze, dość popularne, chociażby ze względu na sposób montażu, to złącze triclover lub też triclamp. W tym wypadku zakute na przewodzie silikonowym tuleją zaciskowo. Są to złącza symetryczne kołnierzowe. Od razu możemy dostrzec brak nakrętki. W tym wypadku zastosowano bardzo wygodną obejmę, za pomocą której w bardzo szybki sposób łączymy dwa kołnierze. Kołnierze, czyli talerzyki, posiadają rowki na uszczelkę kształtową. Uszczelka z silikonu, PTFE, witonu, gumy EPDM lub NBR wypełnia całkowicie szczelinę pomiędzy kołnierzami, zapewniając niezaburzony przepływ i bardzo wysoką higieniczność złącza. Dlatego złącza Triclover stosowane są szeroko w przemyśle farmaceutycznym, biotechnologicznym, kosmetycznym, do mediów płynnych i o dużej lepkości. Parametrami charakteryzującymi złącze Triclover są przede wszystkim średnica zewnętrzna kołnierza oraz średnica wewnętrzna na wylocie, która powinna być zgodna na obu łączonych kołnierzach. Złącza Triclover zwykle charakteryzuje wyższa jakość wykończenia powierzchni wewnętrznej. Ciśnienie robocze dla samego złącza jest zależne od rozmiaru złącza i typu użytej obejmy. Standardowo wynosi co najmniej 16 bar do rozmiaru 2 cale, 10 bar powyżej 2 cali. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami na naszym kanale.